Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Patrzymy, śledzimy telewizje informacyjne, jeśli chodzi o informacje z zagranicy. Cały czas debata Biden-Trump. Będziemy oczywiście do tego wracać w RMF FM. No ale wczoraj też ważna zapowiedź brytyjskiego rządu się pojawiła po brexitowym okresie przejściowym. Obywatele Unii z kryminalną przeszłością nie wjadą na wyspy. Czekaj, ja kiedyś jechałem bez biletu. Aha. Przyznaję, i mnie kanar złapał. To już się liczy? No, liczy, no. Trzeba się było popisywać i za jeden bilet Big Bena nie zobaczysz. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Rihanna i Calvin Harris, ten numer po prostu się nie nudzisz. Ta wiadomość was obudzi, coś z Polski. W prasie jest taki nagłówek: koronawirus nie oszczędza gwiazd. Między innymi Maryla Rodowicz się z nim zmaga, ale sama pani Maryla uspokaja na pierwszej stronie faktu. Jestem niezniszczalna i ona dzielnie walczy z koronawirusem. Brawo. Mówiłem, że już pewnie pani Maryla ma podpisaną umowę na Sylwestra, także. No tak, tak, na 2030. Wstawaj, szkoda dnia. Tu wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tym żyje świat. Ostatnia debata Trump-Biden. Kto wygrał? A tymczasem Coboc zrobił sondaż, którego prezydenta USA wybraliby Polacy. Zdecydowanie wygrywa Donald Trump, 41% do 15% dla Joe Bidena. W ogóle mnie to nie dziwi. Nie? Jakby taki nawet Putin co tydzień ogłaszał weekend w RMF-ie, to też byśmy go polubili. Co nie, panie Trump? Thank you very much. That's so nice. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. TikTok, TikTok, Clean Bandit, The Mabel. I tak śpiewali, TikTok, TikTok, TikTok. Takie lekko orientalne klimaciki, TikTok, nie? TikTok i Trump mówi, a wezmę i tego TikToka zakażę. No. No i zakazał w Stanach, a u nas, proszę bardzo, no, może hulać po antenie. Tak, ja sobie... U mnie sąsiad się zakaził też. TikTokiem? Nie, no zakazał. A nie, nie, nie tak zakazał. Dobra, dzień dobry. A, przyszedłem wam tu namieszać. Dobra, to brawo. Takie orientalne klimaciki w tej muzyczce, a tu takie swojskie klimaciki mam. No to proszę, taki podaj tytuł no z gazety. Szukali go w całej Europie, a złapali w hełmie. Jaki niemądry. Mógł przecież chodzić w czapce, w dżokejce, nie wiem. No hełm, jak nie ma wojny, to bardzo rzuca się w oczy przecież. Jezu, w mieście hełmie. Aha. Przestępca był poszukiwany licznymi międzynarodowymi listami gończymi, a złapali go w supermarkecie, jak ukradł wódkę i dwie zupki w proszku. O. No to tak jeszcze zupek nie rozcieńczałem. No bo to się w hełmie rozcieńcza, nie? Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Don't you give up, to że nie poddawaj się, tak. Czy nie budź się? Nie poddawaj czy się. Czy nie wstawaj? Nie poddawaj się. Wstawaj! Dobra. No wiem, ale tu chciałem, wiesz, goście, taka zabawa. Przepraszam, tu nie ma teraz lekcji angielskiego, tu są poważne tematy, prasa no. Się tutaj drze. Inwazja biedronek azjatyckich, widzieliście to? U mnie też no, to jest. Ta. Mogą być groźne, w przeciwieństwie do naszych, mogą normalnie użreć, w sensie ugryźć i wywołać reakcje alergiczne. O, no. Pieronie. No ja potwierdzam, jest tego sporo i przyznaję, tak jak mucha nie siada, to ta biedrona nie ma z tym problemów. No budują, na każdym kroku się no. Buduje. Biedronki azjatyckie, a co powiedzieć o inwazji niemieckich Lidlów, czy tych Carrefourów francuskich? No tak. Groźny. No, no to one też są niebezpieczne. Tylko, że biedronka do tego ma jeszcze pod sobą gang świeżaków. Wstawaj, szkoda dnia. Ładnie to, ją ładnie to kończy. Na chwilę Grzegorz Chyży, taka muzyczka od nas specjalnie dla was, szanowni słuchacze. Mam inne pytanie, coś się zaczerwieniłeś. Co tam było oglądane teraz na nie, tych monitorach? No, łażę po tych, wiesz, psim portalu łażę. I słuchajcie, wyzwolona, cytat. Wyzwolona singielka Blanka Lipińska buszuje po klinice stomatologicznej. I bądź tu mądry. Co można buszować u dentysty? No, nie no, buszować to można w zbożu, nie? A co w ogóle oznacza buszować? Nie wiem, być fanem Kate Bush. No i ty głupi kołamaga. Chłopaki, synonimy buszować to grzebać, plądrować. Aha, okay. Jak plądrować? Jak u dentysty to chyba plombować. Tyś jeszcze głupszy niż myślałem. To znaczy ogólnie przeszukiwać. No, no to właśnie, no to jak singielka, to może szukała chłopa. Wiecie, bogaty stomatolog jest w scenie. No tak, bo to się można poczuć jak księżniczka, jak ci założy koronkę, nie? Tyś jest jednak głupi. Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM.
i Alma All Stars w RMF FM. I może ktoś z was jeszcze nie ma planów, co będzie jadł przez weekend. No tam, znaczy niedziela, wiadomo. Ja mam pomysł, słuchaj, pomysł, bo właśnie wyczytałem w internetach. Co masz? Że dużo robaków w ziemniakach to jest dobry znak. Powaga? A no nie, no tak, jasne, od razu masz mięso, nie? Ziemniaki nadziewane. Wystarczy ugotować ziemniaki i masz potrawę jednogarnkową. Chyba że masz dużą rodzinę i gotujesz w dwóch garnkach, to wtedy jest potrawa dwugarnkowa, otóż tak? To. Tak. No. O co chodzi w tym niuchcie w ogóle? Dlaczego? No jak o co chodzi? No o to chodzi, że ziemniaki z robakami są zdrowe, panowie. Aha. Bo robaki nie lezą do tych ziemniaków, kartofli, pyrków opryskiwanych. Tylko tutaj prośba, nie róbmy pire, bo ubijemy robaki. A to jest nie w porządku. Nie. Bo ziemniaki jakoś sobie dadzą radę mentalnie, nie? A robaki mogą mieć z tym gorzej, mogą mieć problem. Pamiętajmy o tym podczas weekendu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM.